Witajcie kochani. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje ostatnie dziecko, czyli ten żurnal, który zrobiłam. Tematem przewodnim miało być róże i motylki. Chociaż motylki mniej, głównie róże. Chodziło o róże. I zrobiłam właśnie sobie taki żurnal na jedną sygnaturę. Okładkę wykonałam. Jest twarda. To jest okładka z jakiegoś starego kalendarza. Czy zeszytu? Chyba kalendarz. Nie pamiętam. Okładka jest materiałowa. I to jest kawałek jakiejś takiej chusty, którą miałam, która była właśnie do pocięcia. Na okładce możecie zobaczyć. Spróbuję Wam trochę wyzoomować. Czy wyostrzyć. Na okładce możecie zobaczyć taką aplikację z motylkiem. Na Instagramie Was pytałam, czy tego motylka przykleić na górze, czy na dole. I wybór padł na dole. I bardzo mi się podoba w tym miejscu. I tutaj mamy taki napis Memories w metalowej ramce, z tym, że ja nie przyczepiłam ją na ćwieki. Tylko w miejsce ćwieków wkleiłam takie perełeczki. Tak mi się podoba, tak mi pasowało. I tutaj jest zawieszka, tą, którą robiliśmy wspólnie. Pokazywałam Wam na YouTubie, jak zrobić taką zawieszkę. I zapinany jest na wstążkę i na koronkę. Taką koroneczkę, tak, podwójną. I teraz otwieramy środek. Co my tu mamy w środeczku? Na okładce przyszyta taka kieszonka. I teraz wszystkie te karty, po prostu wszystkie dodatki, które są z tego żurnala, są z freebies. Z różnych stron po prostu. To są papiery z Actiona. I w całym żurnalu używam dwóch tuszy, różowego i brązowego. I teraz tak, tu mamy taką starą kartę z papierem kawowym z tyłu. A tutaj mamy taki stary list. Te listy kupione są w sklepie na Etsy. Bodajże z Victorian Design, ale nie jestem pewna. Papier kawowy z odstemplowanym przez maskę tuszem zrobione kwiatuszki. Taki digitalowy papier, którego używałam w tym żurnalu, możecie też kupić u mnie w sklepie na Etsy. Tutaj mamy przyszytą taką materiał z chwostami i to są też kupione zestaw takich, tylko nie pamiętam z którego sklepu, ale jeżeli jesteście ciekawi, ktoś będzie potrzebował, to oczywiście mogę poszukać i powiedzieć Wam, z jakiego sklepu to było kupione. Tu mamy koronkę, miejsce na jakiś napis, tutaj też papier kawowy. Nie z stempelkiem, tylko z maską. Strona z książki. Tu mamy taką przeźroczystą kieszonkę. Na kieszonce jest bilecik z motylkiem. I tu mamy dwie takie karty. Następnie znowu tam z tego zestawu digitalów. Digitalowy papier. I tutaj mamy taki kluczyk z motylkiem. Z motylkiem, z różą. Koronka, papier z nutkami i tutaj są tak przyszyte te motylki. Tu mamy papierową serwetkę, kolejna strona. Tutaj użyłam koszuli męża, a właściwie kieszonki z koszuli męża. Za kieszonką mamy wsadzoną taką kartę, a w środku w kieszonce też mamy kartę, taką
taką jakby małą pocztóweczkę wykończoną falbanką. Dobrze, dalej mamy tapie, taki tap, tutaj dziurkacz narożny, to jest lizelina, takie serduszka złote, fajne. Kolejna strona z tego zestawu, wykończone kwiatuszki, strona z książki, to jest o hafcie krzyżykowym. I tutaj jest akurat dłużej, mi pasowało. Tu mamy kopertę, w kopercie kolejny stary list. Kolejna strona, koroneczka, tutaj na klamerkę mamy taką kartę, serweteczka, papier kawowy wykończony dziurkaczem, znowu książka, strony, tu jest taki mały bilecik i za ten bilecik taki, ta guś. Tu mamy kopertkę. I w kopercie taką kartę. A to jest karka. Uszypięte. Bardzo lubię te klamereczki. Kolejna strona z koronką. Tutaj mamy przyszytą taką kieszonkę. I tu się wkłada papier kawowy. Tu mamy takiego tabusia z różowym sznureczkiem. I tu jest środek. Na środku dałam kopertę. I w kopercie mamy taką też starą kartę. Tutaj jest też nawiązanie do pocztówek. Zawieszkę z kartą. To są elementy z dziurkacza. Nie, z wychronnika. I też naklejone takie perełki w miejscu dziurek środków. Tu jest kolejna karta. Woreczek, tu znowu bilecik. Taki tap. Tu jest kawałek materiału, też z koszulą męża. Takie kwiatuszki, dlatego mi pasowało. Tutaj pod to można sobie spokojnie coś wsadzić. I tu mamy taką zawieszkę z sukienusią. Tu mamy kolejny stary list. Bardzo fajne są te listy. Było dosyć dużo w tym pakiecie, także opłacało się. Materiałowe. Tu mamy przyszyte. I tu mamy jeszcze jeden list na takim tym. Brakuje mi dzisiaj słów, po prostu spinacz. Jakaś taka rozkojarzona jestem. Stary list i zrobiona taka kieszonka przyszyta. Tu jest taki wolny, można sobie też coś przypiąć. To jest, są serwetki takie też cyfrowe, kupione ze sklepu iMacoolMom. I tu mamy takie, tu jest kwiatuszek i tu też w tą stronę jest bilecik. I to już ostatnia strona, też przez maskę zrobiona. I tu na końcu ta książka należy do. I tak się prezentuje cały żurnal. Mi się on się osobiście bardzo podoba. Uważam, że jest taki fajny, letni, wiosenny. I jeszcze Wam powiem, jeszcze mam wymiary. 15 na 21 cm. I oczywiście tutaj brzegi są zabezpieczone metalowymi narożnikami. Tu jest przyszyty.
tak się prezentuję. Ciekawa jestem Waszej opinii, czy Wam się podoba, czy nie. Ten produkt trafi do mojego sklepu. A właściwie jak będziecie go oglądać, to być może już nawet tam będzie w tym sklepie. Więc zachęcam Was do odwiedzin. I oczywiście łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Zostawcie komentarz. Na dole zapraszam Was do subskrybowania kanału. Powolutku jest nas coraz więcej. I widzimy się, kochani, w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.